Cześć wszystkim, minęło 14 dni od zabiegu. Moje włosy mają się bardzo dobrze, wyglądają już fit, a minęło dopiero 14 dni od zabiegu, naprawdę 14 dni, a sobie rosną. Wiadomo, że włoski tutaj rosną o wiele szybciej niż te przeszczepione, ponieważ one się dopiero kształtują. Biorę sobie witaminy, takie suplementy diety jak właśnie biotyna, biotebal, bardzo polecam. I jeszcze używam Loxon, minoxidil, ale będę go używał jakieś 2 miesiące, ponieważ raczej nie będzie potrzeby, aby dłużej go używać. Niedługo mi ładnie tutaj urosną. Pokażę Wam dalsze efekty już za, myślę, 2-3 tygodnie, żebyście sobie zobaczyli, jak to będzie wyglądało u mnie. Tył nie wygląda za ciekawie. Widać, że było tam pobierane, ale z tego, co mi wiadomo, już po 3 miesiącach, 2, kompletnie tam już nic nie będzie widoczne. Stosuję się właśnie do zaleceń kliniki, w której robiłem włosy, czyli nakładam piankę, którą od nich dostałem tutaj na 10 minut, po czym zmywam i myję jeszcze szamponem od nich włosy. Trzeba ogólnie bardzo dbać o te przeszczepione włosy, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Pokażę Wam moją linię włosów bardzo blisko, żeby ci ciekawcy bardziej mogli widzieć. O, naprawdę na razie jestem mega zadowolony, a tak jak powiedziałem, minęło dopiero 2 tygodnie i dostaję od Was na priv bardzo dużo zapytań, po jakim czasie można pracować, po jakim czasie można wykonywać cięższe, lżejszej pracy. Ogólnie lżejsze prace można wykonywać już 3 dnia po zabiegu. Ja wykonywałem swoją pracę już 4 dnia, gdzie ja pracuję po 12 godzin. Nie było z tym najmniejszego problemu, poza tym, że ludzie patrzyli się na mnie jak na kosmitę, ponieważ czoło miałem o wiele wyższe, ponieważ jeszcze było lekko napuchnięte i to bardzo, bardzo nieciekawie wyglądało, nieestetycznie po prostu. No, ludzie patrzyli na mnie w dosyć niefajny sposób, ale się przyzwyczaiłem, już ludzie się nie patrzą, bo tak jak wspomniałem, nagrywam pod światło, tylko dlatego to jeszcze jest widoczne. A ogólnie jak już zgaszę światło, albo pokażę Wam. Widzicie, bez światła jest to już praktycznie już niewidoczne. Dobra, zapalę światło, bo troszkę za ciemno. Też dostaję zapytania, ile taka wyprawa kosztuje do Turcji. Ogólnie bilety kosztują od 500 zł, można w dwie strony złapać, no nawet 1600 zł w dwie strony. Wszystko jest zależne od terminu, w jakim chcecie lecieć. A jeszcze raz, bo też mnie zostaje oskarżany, to nie jest reklama, ja po prostu chcę pomóc ludziom, którzy mają ten sam problem co ja, że można naprawdę spełniać swoje marzenia. Dla mnie na przykład to było marzenie, żeby znowu sobie pośmigać na rowerku, nie odgarniać, nie ukrywać tych włosów, nie przygrywać tyłem, bo tył mam jeszcze mega gęsty. I ogólnie mi mówiono, że za młody jestem, za stary, tak nawet w komentarzu się pojawiło. Ja tak nie uważam do końca, bo kiedy mam korzystać z życia, jak nie teraz? Tak jak powiedziałam, tył nie będzie w ogóle widoczny, przód będzie bardzo ładny. Sami zobaczycie, będę wszystko na bieżąco pokazywał. No i tyle, no i co? Widzimy się niedługo. Cześć!